Wielki dzień polskiej siatkówki, wielkie święto. What a great for Polish volleyball, what a fantastic match that we witnessed here in Torino. Yes. It was the great spectacle. To wspaniały spektakl. Jestem dumny, że jestem trenerem kadry Polaków. Być dzisiaj tu wieczorem to wspaniały pokaz koszykówki, siatkówki na wysokim poziomie. Szczególnie myślę, że to nie ostatni mecz. Myślę, że każdy, kto tu przyszedł dzisiaj do hali Alpitour, czy oglądał to w domu, był zadowolony z poziomu gry. Żartowaliśmy sobie, że być dumnym trenerem Zaksy to powód do dumy. Ale teraz jako trener kadry Polski masz chyba ból głowy, kogo wybrać dla najlepszego do kadry. Jesteście dziennikarzami, więc macie o tym dużo pola do dyskusji, o moich wyborach, o moich selekcjach. Po pierwsze, wielu z nich zasługuje na to, żeby tu byli. Dwa tygodnie pracy w Spale. Jestem zadowolony z tego, ile wyłożyli wysiłku w to. I myślę, że to będzie bardzo trudno wybrać najlepszych spośród nich. Tutaj czternastki. Gregor słucha w studio, więc pewnie jest dumny z tego, swoich słów. Wspaniały mecz. Również dla Davida Smitha. Świetny pracujący dla zespołu, znakomity chłopak. W polskiej lidze błysnął. Myślę, że pod koniec pierwszego seta też pokazał świetnie, kiedy Jastrzębski Węgiel prowadził 1-0. To pomnik, prawdziwy pomnik. To senator siatkówki. Wspaniałe doświadczenie, ogromne doświadczenie, bagaż doświadczenia, jaki ma. Wszystkie te czynniki, te elementy, ten amerykański film, to jest wszystko, co on posiada, bohater z filmu amerykańskiego. Uważam, że to jeden z najbardziej niedocenianych siatkarzy. Wspaniały kontrakt, zasługuje na taki. Potrzebuje zainteresowania ze strony najlepszych klubów w Europie, szczególnie z włoskich klubów, a nigdy tu nie grał. Jeden z najlepszych środkowych w Europie. On potrafi wszystko, i atakować, i serwować, i blokować. Znakomity siatkarz. To trochę dziwny mecz. Jastrzębie wywierało presję na Zaksie. I chyba znakomity trzeci set, a później Bednosz i piłka meczowa. To taki prawdziwy wymiar siatkówki na najwyższym poziomie. To część siatkówki. Czasami mecz może się inaczej ułożyć. Może mieć różne zwroty akcji. Jeden element pracuje dla ciebie, inny nie funkcjonuje, jakbyś sobie tego życzył. Oczywiście możemy o tym rozmawiać godzinę wcześniej. Gdyby nie było bloku przy Boje, kto wie, ty byś ułożył ten mecz. Rozmaite są ścieżki, może akcja iść w jedną stronę, w drugą. Zaksa pokazała siłę niewiarygodną, chyba taką mentalną moc, determinację emocjonalną. Psychicznie byli bardzo mocni. A jakie jest twoje wyjaśnienie tego, tej odporności mentalnej? Mają świetnego trenera. Mieli świetnego trenera. Kilka lat temu, nie, to żart. Grupa chłopaków jest znakomita, świetna atmosfera. Trenerzy się zmieniają. Każdy coś dokłada do tego anturażu, do tego bogactwa. Jeszcze inny wymiar jakości. Na pewno tworzą historię. Trzy razy z rzędu wygrać Ligę Mistrzów, to jest wielkie osiągnięcie. Jestem dumny z tego, że byłem częścią tego klubu, historii Zaksy. A teraz w większości z nich pracuję w kadrze. Długi sezon, wyczerpujący. Ale kończy się za kilka dni. Teraz pora na kadrę, reprezentację. Czy będzie trudno utrzymać fizyczną świeżość chłopaków? Bo ten trzon zespołu, który dzisiaj oglądaliśmy, będzie miał mało czasu na odnowę, na odpoczynek. Dwa tygodnie przerwy.
to więcej niż zazwyczaj mają chłopcy. Zasługują na to, żeby dwa tygodnie odpocząć. Mamy szczęście, że mamy w kim wybierać. Mamy mnóstwo świetnych siatkarzy. I myślę, że utrzymają ten poziom jakości, który prezentowali na przestrzeni sezonu. Wydaje mi się, nie mamy już kilku graczy, więc mamy problem. Nie. Tak się to, że nie dotyczy, więc mamy ogromną szansę. Ja mam świetną szansę, mam z kim wybierać, mam tworzywo, mam kim grać. Dzisiaj grali znakomici siatkarze. Niech jadą, niech odpoczywają. Nic o siatkówce niech nie myślą, niech sobie wyczyszczą głowy. Ale myślę, że będą gotowi na grę w kadrze, na Ligę Narodów, jak najbardziej. Cóż, trenerze, dziękuję uprzejmie za poświęcony czas. Zobaczymy się za tydzień w Sosnowcu. Będę tam, obiecuję, że będę. Pięknie dziękujemy, trener Nikola Grbić, selekcjoner naszej reprezentacji. Myślę, że też dumny z tego biało-czerwonego wieczoru, bo tak naprawdę ten wieczór miał właśnie te dwa kolory. Nie kolory być może klubów, nawet jeśli oczywiście gratulujemy Jastrzębskiemu Węglowi i Grupie Azoty, ale przede wszystkim kolory polskiej siatkówki.